Witam was, Koba 69 wraz z Piotrek 81, a nie 96. O lol. A propos słowa lol, chcę poopowiadać dzisiaj o tej najsławniejszej grze na świecie, co pobija rekordy oglądalności na YouTubie i wyświetleń w Google Play. Ta gra to się nazywa League of Legends. Legends. Nie uczy mnie akcentu, żal. Ta głupia gra polega na tym, że trzeba mordować małe stworki, żeby dostawać za nie pieniądze. Tak, pieniądze. I tam są bohaterzy, których też trzeba mordować. I im więcej ich zamordujesz, to wtedy jesteś silniejszy. To jest jakaś propaganda rosyjska według mnie. Im więcej zamordujesz, tym jesteś silniejszym człowiekiem. To chyba jakieś... No, nie skomentuję po prostu tej gry. Ona jest taka idiotyczna, że ja nie mogę. Ona jest podróbą Smite'a i Simsów 4. Tak, ja chciałem jeszcze powiedzieć w ogóle, że po prostu ta gra to ogranicza umysłowo dzieci i w ogóle tam się jakieś wieże niszczy chyba. No, no chyba tak. A przecież wieże są zabytkowe i są chronione prawem. No. Jak przecież one są zbudowane kamienia, takie gotyckie wieże, to jak je można niszczyć? No właśnie, jeszcze są takie piękne chyba. Chyba chryzantemy złociste są tylko brzydsze od nich. Wieża Eiffla w ogóle nie dorównuje. One są takie stare i te bezpiaskie potwory tam niszczą. No właśnie, ja to w ogóle słyszałem, że jacyś gracze w LoL'a chcą zorganizować sobie zawody w Paryżu i po prostu będą rozwalać tą wieżę Eiffla tymi minionami tam i w ogóle będą mordować tam muzułmanów biednych, no. Nietolerancyjna gra. My jesteśmy bardzo tolerancyjni dla homoseksualistów, muzułmanów i innych dupereli. No i ten... No teraz słyszałem o tych zawodach, ale tylko o krzywej wieży w PiSie. Będzie z krzywej i będzie ją łatwiej zniszczyć trochę. Bo już ma pół HP chyba. I ona nie ma HP regen, bo już tak stoi 1000 lat. No i proszę państwa, mój kolega właśnie ma dzisiaj atak padaczki, więc na niego nie zwracajcie uwagi. Ja dalej doprowadzę program. Bo są znane bardzo liczne przypadki śmierci od grania w LoL'a. Pierwszy przypadek polega na tym, że był sobie taki 13-latek, który nałogowo grał w LoL'a. I tak długo grał w LoL'a, że po prostu potem nie odchodził w ogóle od komputera i matka mu tylko donosiła jedzenie. No i tak spędził tam 4 dni, aż w końcu, no po prostu, jakby to powiedzieć, nie miał co zrobić, jak się wydalić i w końcu doszło do tego, że jego gówno zaczęło przez jelitola przenikać z powrotem do organizmu. Wystąpiło zakażenie i jego krew stała się brązowa. Jego krew była już potem tak brązowa, że po prostu umarł. Pod koniec, w ostatnich godzinach swojego życia po prostu stał się murzynem. No i potem umarł. No i ten, kurde, ja chcę jeszcze dodać, dlaczego ta głupia gra jest podróbką Simsów 4. Bo w Simsach 4 też masz kamerę z trzeciej osoby. Dlatego uważam, że Riot Games, Riot Games, podrobiło tą grę. Po prostu ta gra jest tak debilna, nie wiem dlaczego to ma taką sławę. Pewnie dlatego, że ma taki śmiechowy skrót. LOL. Ja nie mogę. A i co jeszcze do gry? Tak. Tam występują różne mityczne stwory. Typu ten, jak on się nazywa? Minotaur? I ten. I anioły jakieś tam, demony, szatany i inne pierońskie. I właśnie chcieliśmy powiedzieć, pierońskie że zjawy, po prostu ta gra jest satanistyczna. No, satanistyczna. I ona obraża uczucia religijne no, wielu Polaków. Zobaczcie i... sobie, tam układ tej mapy. Jakbyś tak się przyjrzał, to przypomina pentagram. Tak, i ja po prostu jeszcze chciałem dodać o kolejnym przypadku śmierci, kiedy pewien 18-latek po prostu grał tak długo w LoL'a,
że potem mu stwardniały ręce i mu odpadły. I po prostu on chciał odejść od komputera, ale jego palce po prostu tak się wtopiły w myszkę, że mu się myszka przykleiła do ręki i nie mogli jej odkleić i musieli amputować. No też o tym przypadku słyszałem. Ale kurczę, ja znam jeszcze jeden przypadek, taki o wiele gorszy. Kurde, no ten, no, a więc grał sobie w LoL'a. Już chyba 2 tygodnie grał bez przerwy. Przegrał 50 gier do kupy wzięte, wszystkie jedną postacią. I ten LoL tak mu się zaczął nudzić, że normalnie zapisał się na grę w szachy i uważał, że to jest ciekawe. I miał zaburzone spojrzenie na rzeczywistość, bo na niego szachy były ciekawe, a LoL nie. I to było takie straszne.